Ryko 265 wita. Chcę wam pokazać Puchar Kraju inną drużyną. Znowu wam pokażę Puchar Kraju, tym razem inną drużyną, że... Nie. Po prostu nie mam ten nagrywek na obecną chwilę, bo wszystko praktycznie nagrałem, więc nagrywam Puchar Kraju, powiedzmy, że to będzie część druga, czy druga drużyna. Tym razem gramy jako Arka Gdynia. I w pierwszej rundzie eliminacyjnej mamy dużo przeciwników. El Clasico w tym momencie będzie, to będzie, czyli Lechia Gdańsk kontra Arka Gdynia. Klasyk. Nie zasymulujemy. Gramy. Przed nami spotkanie pucharowe. Stawką jest oczywiście awans do kolejnej rundy. W pucharze trzeba zawsze grać swoje do końca. Obie drużyny stanęły na wysokości zadania. Największym sukcesem Lechii Gdańskiej w historii było zdobycie przez Gdańszczan Pucharu Polski w 1983 roku. I to jako zespół z trzeciej ligi po wygranej z Piastem Gliwice, wówczas drugoligowcem. Dziś na stadionie Lechii wisi tabliczka upamiętniająca to wydarzenie. W tym samym roku Lechia zdobyła też Super Puchar Polski, wygrywając z Lechem 2-1. Dzisiejsze spotkanie sędziuje Paweł Krygorski. Zaczynamy ten spektakl. Dobre przejęcie podania w środku pola. No brawo, świetne wyjście z wodem. Może uderzać na bramkę. Mateusz Szwoł. Świetnie, brawa do bramkarza. Wybrany ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Prawie Państwo. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Dariusz Sierpiński. Mateusz Szwoch. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Prawie Państwo. Peszko. Już blisko pola karnego. Ach, kapitalne podanie. Przeciwnicy przejęli. Mario Malocza.
środkowej strefie boiska. Dariusz Jawiński. Ale walczą o piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No, z tego miejsca można strzelać. Że przyjął i przejął przeciwnicy. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Świetnie piąstkuje. No, dobra okazja będzie. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Dobrze próbował, ale stracił. I przyjmuje piłkę bez fauli. Wolski. Mateusz Szwok. Oddaje strzał. Ładnie obrony. Tak, jest bramka. Jest. Tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Defensywnie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcznięcie obrońcy i siła do ostatniej chwili. Piękna bramka. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Ależ pięknie grają piłką. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Dariusz Jawiński. Wszystko odebrał tę piłkę. Atak nie pobił się. Pozycji może uderzyć. Cóż za akcja, niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecenne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. No już blisko pole karne. Piłka wędruje jak po sznurku. Do mnie, do ciebie, ale teraz rywale przyjęli piłkę. Mateusz Szwoch. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Odzyskali piłkę w środku pola. Dariusz Jawiński. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Marco Bajsao. Prawie Bajsao. Dariusz Jawiński. No, ucieka obrońcy. Jest Dariusz. Tak, bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramka bez szans. No dobrze, bo jeśli teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No, już moment, bo to nie zachowała. Zaraz wracamy do meczu. Muszę ją.
Dobra, wracamy do meczu. Znajdźmy. Nie? Po prostu nie chciałbym nic. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Dobrze, udane, wszyscy odebrali piłki. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Jak oceniasz pierwszą połowę? Drużyna prowadząca jest bliżej następnej rundy, ale nie może sobie pozwolić na dekoncentrację. Drugi zespół na pewno nie da za wygraną i powalczy po przerwie. Zaczynamy. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. W większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięstwo. Brawo! Dariusz Jabłoński. Wolski. Peszko. No, może centrować w pole karne. Co to tam są? Rewelacyjnie to zrobili, kibice szaleją. Nie poddają się, już tylko jedna bramka dzieli po remisie. Ten gol oznacza, że wracają do gry. Mózgowan z tą potrafi. Wspaniała skoczność tego zawodnika i wyczucie piłki. On doskonale spojrzał. Ale wspaniałe. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Mateusz Schock. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Mateusz Schock. Oddaje strzał. Piękna interwencja. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Nieudana próba. Dobra okazja do oddania strzału. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Wybijają teraz do przodu. Mateusz Schock. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Marko Bajsa. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Mateusz Schock. Mija obrońcę. Może spróbować. Mateusz Schock. Tak. I na klatce. Nie. Czego? Zamówita reakcja kibiców. Przechwyt przejmuje teraz piłkę. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko.
Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No błąd, strata. Mateusz Scott! To mógł być hat-trick, szkoda! Że nie ma bramki, to jeszcze nie koniec. Wszystko jest możliwe, ale nie dajmy się zwariować. Hat-trick zdarza się rzadko. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Szansa na oddanie strzału! Fantastyczny występ! Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zarobili się hat-trickiem? Odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej? Trzech graczy za moment wejdzie na boisko. No, 4-1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. Fatalne podanie, no i strata. Pociąga za się bramkę. Nie ma boska. Bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Co dobrej piłka uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu padła do siatki centymetry w bok i nie byłoby gola. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Oddaj tę piłkę. Dlaczego pańszało? Dam jeden spojrzeń. Dobre, ofensywne wyjście. No, będzie gol! Świetnie odebrałem przeciwnikowi piłka.
piłkarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać, bo tego wyniku nie można zmienić. Nikomat. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Przyzwoźnik jest. Będzie dośrodkowanie za chwilę rzutu rożnego. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Pewna interwencja ma piłkę w rękach. Tylko 6 minut do końca. Rafał Wolski. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Dobry mecz tego zawodnika, kolejny raz przejmuje piłkę. Peszko. Ależ precyzja, kapitalnie to zrobił. Sławomir Peszko. Thank you.